Kiedy przekroczyłem próg szatni kadry seniorskiej, odczuwałem stres, bo tych ludzi znałem tylko z telewizji i nie wiedziałem, jak się mam do nich zwrócić. I kiedy powiedziałem do nich na pan, to wyśmiali mnie i od razu się przedstawili, że jesteśmy na ty i wszystko było w porządku. Zdecydowałem się na grę w Zagłębiu, ponieważ jest to klub, który ma tradycję i też wybierając klub, w którym będę grał, stawiałem na to, aby spędzić jak największą ilość minut na parkiecie. W tym sezonie było już 5 meczy, niestety udało nam się wygrać tylko jeden z Legionowem. Myślę, że start mógł być o wiele lepszy, aczkolwiek nie udało nam się to. Jeszcze odpadło nam paru zawodników, którzy stanowili też o sile tego zespołu i teraz mamy ciężki okres w grze, aczkolwiek w następnych meczach chcemy, żeby to szło gdzieś do przodu i chcemy wygrywać. Już można? W Lublinie żyje mi się bardzo dobrze. Nie spodziewałem się tego, ponieważ mieszkałem wcześniej w Krakowie czy w Gdańsku. Są to duże miasta i myślałem, że przyjeżdżając tutaj nie będzie tak rozwinięte to miasto, tak jak jest. Wsparcie na pewno jest odczuwalne, aczkolwiek frekwencja nie jest zadowalająca. Może dlatego, że na razie mecze w większości przegrywamy, a kiedy zaczniemy wygrywać, ludzie zaczną o nas pamiętać i będą przychodzić na mecz. Wtorkowe parki rozrywki i budowanie kondycji na Łąkach Nowochódzkich myślę, że znacznie wpłynęło na to, gdzie teraz jestem i w jakiej kondycji jestem. Kiedy przyszedłem tutaj do klubu, w pierwszych dniach zajął się mną Mateusz Wolski i to on pokazał mi właśnie parę ćwiczeń na nadgarstek, aczkolwiek myślę, że przed kamerą jest niestosowne pokazać je.